Na program zaprasza sponsor Muzeum Miasta Łodzi. www.muzeum-lotz.pl. Krzysztof Musiał, mecenas polskiej sztuki, przedsiębiorca, poliglota, właściciel kolekcji liczącej ponad 1000 dzieł sztuki, przekazał wieloletni depozyt dla Muzeum Miasta Łodzi 130 obrazów, rzeźb, rysunków. I tak powstała Galeria Mistrzów Polskich. Ekspozycja służy szeroko rozumianej edukacji. Przede wszystkim był to zamysł dyrektora Ryszarda Czubaczyńskiego i on postawił właśnie głównie na edukację. Natomiast moim zamysłem było to, żeby ta sztuka, te obrazy z mojej kolekcji miały godne miejsce, które mogłyby zaistnieć i które mogłyby być podziwiane przez publiczność. Galeria Mistrzów Polskich rozpoczyna się od autoportretów. Autoportrety to bardzo osobisty gatunek artystyczny. Pamiętajmy, że wizerunki własne artystów nie były pierwotnie przeznaczane do publicznego eksponowania. Były malowane dla rodziny, dla przyjaciół, dla samych artystów i bardzo długo spełniały rolę współczesnych zdjęć portretowych. Mamy kilkanaście bardzo interesujących autoportretów, w tym artystów ulubionych przez właściciela kolekcji, bo mamy autoportret Olgi Boznańskiej z pędzlami, mamy bardzo ciekawą pracę, autoportret Wojciecha Kossaka, wczesny w mundurze ułańskim, a z najnowszych autoportretów, które dołączyły do galerii, pokazujemy pastelowy wizerunek Stanisława Szukalskiego. Bardzo ciekawa postać, w Polsce mniej znana, bardziej znana w Stanach Zjednoczonych, a to dlatego, że Stanisław Szukalski, który pochodzi z naszego województwa, urodził się w Warcie pod Sieradzem, razem z rodziną już przed I wojną światową wyemigrował do Chicago w Stanach Zjednoczonych, ale stamtąd przyjechał do Polski, żeby studiować w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u innego wybitnego rzeźbiarza, którego pracę mamy w Galerii Mistrzów Polskich, u Konstantego Laszczki. Po II wojnie światowej mieszkał na stałe w Stanach Zjednoczonych, tam również był aktywny. Zaprzyjaźnił się z rodziną DiCaprio. George DiCaprio, rysownik komiksów, był jego przyjacielem i jego syn, znany dziś aktor Leonardo DiCaprio, był zafascynowany Stanisławem Szukalskim, który był dla niego takim ideałem walczącego artysty, idącego na przekór modą, mającego własne zdanie i tworzącego według własnych, oryginalnych teorii. I właśnie Stanisławowi Szukalskiemu Leonardo DiCaprio dedykował swoją rolę w słynnej superprodukcji Titanic. Marcel Proust pisał, że dzieło sztuki to jedyny sposób, aby odnaleźć czas utracony. Profesor Maria Janion twierdzi, że tylko sztuka cię nie oszuka. Starożytni natomiast uważali, że sztuka zbliża nas do trzech najważniejszych wartości – prawdy, dobra i piękna. Jakim kolekcjonerem jest Krzysztof Musiał – materialnym czy duchowym? Na pewno jestem przede wszystkim kolekcjonerem duchowym, ale nie można odgraniczyć jednego od drugiego i powiedzieć, że się albo tylko tym, albo tylko tamtym. Ponieważ jedna kolekcja, to są duże pieniądze, prawda, które się w to włożyło, to nie można tego traktować jak kaprys, prawda, tylko trzeba te pieniądze wydawać rozsądnie, więc wydawać na dzieła, które rzeczywiście są warte tych pieniędzy i ile się za nie płaci. Natomiast ja byłem zawsze nastawiony do mojej kolekcji w ten sposób, że chciałem, żeby ona zaistniała właśnie w przestrzeni publicznej, żeby to nie była kolekcja zamknięta, dostępna tylko dla mojej rodziny i moich gości w domu, tylko żeby właśnie wyjść w przestrzeń publiczną, taką jak jest Muzeum Miasta Łodzi, tak żeby po prostu szeroka publiczność mogła przychodzić i nią też się cieszyć, nie tylko ja. Krzysztof Musiał pochodzi z Kielc. Zainteresowania sztuką wyniósł z domu, gdzie zawsze brzmiała muzyka. Jego ojciec był profesorem skrzypiec po Konserwatorium Warszawskim. Na ścianach rodzinnego domu wisiały obrazy, na półkach stały książki. Kolekcjoner nie wybrał jednak studiów na historii sztuki. Chęć podróżowania, poznawania świata i innych cywilizacji wydawała mu się bliższa po studiach na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Transportu.
Zaraz po studiach pracuje jako tłumacz w Wietnamie, potem studia w prestiżowej szkole biznesu Fontainebleau, gdzie w 1979 roku otrzymał dyplom MBI. Przez następnych 10 lat pracuje w Anglii, USA, Niemczech. W latach 1990-2001 kieruje założoną przez siebie firmą ABC Data w Warszawie. Jest liderem polskiego rynku komputerowego. Sponsorowanie kultury zaczyna od muzyki i teatru. Sponsoruje Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Tytuł mecenasa sztuki otrzymuje w 2001 roku. Praca z lat 1845-1945. Dlaczego ograniczył się Pan do tych 100 lat? Moja kolekcja pokrywa dłuższy okres niż to, bo dochodzi do współczesności. Ale mając na uwadze fakt, że tuż obok Muzeum Miasta Łodzi mamy Muzeum Sztuki, które ma wspaniałe zbiory sztuki właśnie nowoczesnej, współczesnej właściwie przede wszystkim, chociaż nowoczesnej też, doszedłem do wniosku, że lepiej będzie tutaj w tej muzeum właśnie umieścić kolekcję tą starszą, która jest właściwie unikalną kolekcją w Łodzi. W Łodzi takiego miejsca nie było. Sztuka awangardowa, sztuka współczesna, tak, a ta sztuka troszkę starsza, tego nie było. I zresztą czytając wpisy publiczności do Złotej Księgi, która jest tutaj wyłożona, właśnie można się o tym najlepiej przekonać, że ludzie bardzo to doceniają i bardzo sobie cenią. I tak samo obcokrajowcy, jak i Polacy. Z wieloma pracami, które pokazujemy w Galerii Mistrzów Polskich, wiążą się ciekawe, często dramatyczne historie. Przykładem tego jest portret kobiety palącej papierosa autorstwa Meli Mutter. Ja kupiłem ten obraz od wnuczka kobiety, w której domu Mela Mutter wynajmowała pokój w czasie wojny. Ona mieszkała w Paryżu przed wojną, ale w czasie wojny, ponieważ była pochodzenia żydowskiego, musiała uciekać i ukryła się w Awinionie. Wyjechała do Awinionu. Awinion to była, prawda, ta Republika Vichy, gdzie niby była wolna Francja, prawie że. I ona tam spędziła wojnę, właśnie mieszkając w domu tejże kobiety, o której mówię. I pozostawiła jej kilka obrazów. Czy może nawet kilkanaście. Nie wiem, czy one były formą zapłaty za to mieszkanie, czy może ona tam... Nie sądzę, żeby tam ta francuska to od niej kupiła. Może nie mogła jej wywieźć, no nie wiem w jakich okolicznościach, ale ta rodzina tej kobiety stała się właścicielem kilkunastu chyba obrazów Meli Mutter. I ja zupełnie przypadkiem trafiłem na wnuka tejże kobiety, kiedy mieszkałem we Francji. I wybrałem się któregoś dnia, umawiając się z nim poprzednio oczywiście, do Awinionu. On wynajął od znajomego swojego kolegi, właściciela galerii, przestrzeń w tejże galerii, gdzie powiesił na ścianie te obrazy, bo chciał mi je ładnie, godnie zaprezentować. Nie żeby je wyjmować gdzieś tam, prawda, w swoim mieszkaniu i stawiać pod ścianą, tylko one były wszystkie ładnie wyeksponowane, tak jakby na wystawie. Taka mini wystawa Meli Mutter przygotowana na ten jeden pokaz dla mnie. I ja miałem sobie wybrać to, co mi się podobało, to, co chciałem kupić. Tych obrazów była chyba z 8 albo 10. Wybrałem 3, chociaż więcej mi się podobało, ale znowu względy finansowe tutaj też odgrały swoją rolę. I właśnie między innymi kupiłem ten obraz, ten portret. Także to wiem, że to jest i z pierwszej ręki, i właśnie stamtąd. I można się domyśleć, że ten pejzaż widoczny za oknem to jest właśnie Rodan i pola po drugiej stronie rzeki, że ona mieszkała gdzieś nad Rodanem, blisko Rodanu, miała widok na Rodan ze swojego pokoju. Gdzie najpierw trafiają zakupione przez Pana obrazy? Z tym też jest różnie. Oczywiście najczęściej trafiają do mnie do domu, bo chcę się nimi nacieszyć. Ale było wiele przypadków takich moich zakupów, że dosłownie po zakończeniu się licytacji otrzymywałem telefon z domu aukcyjnego z informacją, że muzeum takie i takie, narodowe czy w Warszawie, czy w Krakowie, czy jeszcze gdzie indziej, jest bardzo, bardzo zainteresowane tą pracą, żeby ją wziąć do siebie na wystawę i czy ja bym się zgodził i chciał ją przekazać. Ja zawsze w takim wypadku mówiłem, dobrze, okej, jeśli jest muzeum, to ma pierwszeństwo niż ja. Ja tą pracę kupiłem, jestem jej właścicielem, ale dla mnie będzie też nobilitujące, jeśli ta moja praca zawiśnie na ścianach galerii jakiegoś poważnego muzeum. I
jednym z pierwszych obrazów, który naprawdę był ważny, bo jakoś go bardzo polubiłem i cenię do dzisiaj. To był stosunkowo niewielki obrazek kolejny Olgi Boznańskiej, który tutaj też wisi w tej galerii oczywiście. Nazywa się Niebieski wazon. I ja jakoś ten obraz bardzo polubiłem, bardzo mi się spodobał i do dzisiaj bardzo go sobie cenię. Jest to jeden z najbliższych mi sercu, powiedzmy, obrazów. W kolekcji Krzysztofa Musiała jest jeden z najlepszych obrazów Andrzeja Pronaszko, handlarz instrumentów muzycznych, namalowany we Lwowie. W 1937 roku reprezentował Polskę na wielkiej światowej wystawie Sztuka i Technika, gdzie artysta zdobył srebrny medal. W Muzeum Miasta Łodzi, w Galerii Mistrzów Polskich, oglądamy mistrzów tej miary, co Henryk Siemiradzki, Wojciech Gerson, Józef Brandt, Leon Wyczółkowski, Władysław Ślewiński, Władysław Hoffman, Leopold Gottlieb, Eugeniusz Zak, Zygmunt Schroeder, artysta pochodzący z Łodzi. Po tych 5 latach doszedłem do wniosku, że może dobrze też, żeby wymienić pewne prace w samej Głównej Galerii Mistrzów Polskich, czyli tutaj 18 obrazów zdjęliśmy ze ścian i wieszamy nowe, inne. Często tych samych autorów, tylko innego rodzaju prace, czasami innych autorów, także ta galeria zmieni się, prawda? Nie jest to może tak duża zmiana, bo na 130 prac około 20 będzie wymienionych, więc jest to około 1/6, powiedzmy. Niemniej ona już będzie trochę inaczej wyglądała. I mam nadzieję, że to spowoduje również zainteresowanie publiczności i da im okazję poznania nowych dzieł. Na program zaprasza sponsor Muzeum Miasta Łodzi www.muzeum-lodz.pl